Moi drodzy, dzisiaj najważniejsza liturgia, Wigilia Paschalna. Wigilia to czuwanie. Dzisiaj w nocy nie chcemy spać, chcemy wraz z całym Kościołem modlić się. Liturgia będzie składać się z czterech części. Pierwsza to liturgia światła, kiedy wniesiemy uroczyście Paschał, który symbolizuje Chrystusa, który jest światłością świata. I z tego miejsca prezbiter odśpiewa najstarszą pieśń, orędzie wielkanocne, mówiące o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Kolejnym momentem będzie liturgia słowa. Bogate czytania, u nas w parafii tylko cztery czytania, które przeprowadzą nas od Adama i Ewy, od stworzenia świata, ukazujące Boga, który nieustannie działa i przychodzi do człowieka. Zapraszam Cię dzisiaj, aby w domu zapalić swoją świecę, kiedy będziesz uczestniczył w transmisji, aby przeczytać czytania mszalne, które Kościół nam daje. Kolejnym momentem będzie zanurzenie tej świecy w wodzie święconej, ponieważ rozpocznie się liturgia chrzcielna. Pamiętamy dawno, dawno temu nasze głowy zostały zanurzone albo też polane wodą święconą. Następnie odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Dawno, dawno temu ten chrzest był. My świadomie i dobrowolnie chcemy zanurzyć siebie, swoje życie w Chrystusie poprzez odnowienie tych przyrzeczeń chrzcielnych. Kolejną częścią liturgii będzie liturgia eucharystyczna, kiedy to przyjmiemy już Chrystusa w Komunii Świętej. Zapraszam Cię dzisiaj do udziału, aby nie przespać tej nocy. Dzisiaj o godzinie 20:00. Do zobaczenia.